W tym filmie pokażę, w jaki sposób wyświetlić listę produktów w dowolnym miejscu na stronie. Przechodzimy do elementów. Wybieramy grid. Następnie przechodzimy do grida, klikamy Add item. Teraz przechodzimy do zakładki Advanced. W Dynamic Content wybieramy produkt List Views grupy DJ Catalog 2. Przechodzimy do zakładki Content. Dla title wybieramy produkt Name. Dla Meta wybieramy Intro Description. Dla Content wybieramy Card. Dla Image wybieramy Image Large. Dodajmy jeszcze Link do produktu. Link to Product. Klikamy Save Layout. Teraz przechodzimy do zakładki Advanced. W zakładce Advanced mamy różne opcje związane z wyświetlaniem produktów na liście. Możemy określić maksymalną ilość produktów, która zostanie wyświetlona. Możemy wyświetlić produkty tylko z danej kategorii. Możemy limitować produkty po ID albo limitować produkty po producentach. Możemy ustalić kolejność wyświetlania się produktów, na przykład po nazwie. Malejąco. Możemy wyświetlić tylko wyróżnione produkty. Albo ostatnio oglądane produkty. Opcje Only Related Products oraz Only Children Products działają tylko na karcie produktu. Możemy określić warunki wyświetlania dla Dynamic Content, czyli tak zwane Dynamic Conditions. Przykładowo, Name zawiera Samsung. Na koniec klikamy Save Layout.